Według mnie wykopaliska w Sakkarze są magiczne i najważniejsze w Egipcie. Od 200 lat pracują tu ekipy z różnych krajów. Znalazły piramidy i groby. W tym tę najstarszą piramidę schodkową. A zostało jeszcze wiele do odkrycia. Jest miejsce, gdzie nikt dotąd nie kopał. Na otwartej pustyni. To Gisr el-Mudir. Odkryto zaledwie 30% skarbów starożytnego Egiptu. Grobów, świątyń, nawet piramid. Ponad 70% jest wciąż ukrytych w piasku.